Cześć, witam was serdecznie. Z tej strony wujek Bochum się kłania. Witam, zapraszam was na kolejną moją produkcję. Tym razem postanowiłem odświeżyć moją playlistę gry wujka Bochuna Gameplay. Tak, tak, nie będzie to żadna seria, będzie to trzyodcinkowy gameplay. Tak jak robiłem to w przypadku Tomb Raidera, jak zrobiłem to w przypadku Far Cry, tak w przypadku również tej gry zrobię taki trzyodcinkowy gameplay. Pierwszy odcinek z początku gry, drugi gameplay gdzieś tak wyrwany ze środka gry, no i trzeci gameplay z końcowej części fabuły. No cóż, podczas grania, podczas tego czystego gameplayu będę również tą grę opiniował, więc będziecie mogli poznać nie tylko grę, ale również moją opinię o tej grze. W takim razie nie traćmy czasu. Zaczynamy. Zaczynam tutaj sobie grę pojedynczą, jeżeli chodzi o ustawienia graficzne. Wszystko mam na maksa, także nie ma tutaj co na ten temat się rozgadywać. Zaczynamy. Gra pojedyncza. Weźmiemy sobie tutaj nową grę. Mamy tutaj czterostopniowy poziom trudności. Ja sobie wezmę specjalistę, aby wiecie, no, za bardzo tutaj się nie męczyć w tej grze i nie robić sobie obciachu. Akcja gry zaczyna się godzinę po tym czasie, po tym wydarzeniu, w którym kończy się film Casino Royale. Tak. Panie White. Zgadza się. Kto mówi? I strzał w kolano. Tym razem wujek Bochun wcieli się w rolę Jamesa Bonda, chyba najbardziej popularnego agenta na świecie. Aczkolwiek troszeczkę już tych agentów po świecie biega, prawda? Och, mamy tych agentów dość sporo. I każdy z nich jest tajny. Ale wujek Bochun jest jawny. Nie no, teraz tutaj jawnie na oficjalu idziemy dorwać pana White'a. Milionera, który zamieszany jest w dużą aferę. Jaką? Nie będę wam zdradzał. Chce pan to przemyśleć, panie Bond? Zwróćcie uwagę na dubbing. O tym dubbingu porozmawiamy sobie później. Ja na razie próbuję rozkulać tutaj główną fabułę. A potem sobie podyskutujemy na temat samej gry. A więc zaczynamy, moi drodzy widzowie, od ostrego gameplaya, czyli action, już od pierwszych minut gry. Tanner, co widzisz? W ogrodzie jest brama, możesz jej użyć, by obejść teren i wrócić do domu. Mamy już tutaj na pierwszy rzut oka coś bardzo fajnego, czyli chowanie się za jakimiś tam zasłonami, przeszkodami itd., itd. Aczkolwiek bez żadnego problemu naszego głównego bohatera, czyli Bonda, mógłby wróg zdjąć przez te szczeliny tutaj między barierkami, a choćby nawet w same barierki, gdyby strzelił, to rykoszet na pewno dostałby Jamesa. Panie stękają. My się tutaj nie będziemy pierniczyć w tańcu. Ja tutaj będę w miarę szybko. Fajna jest również fajna jest również akcja, kiedy chcemy przeskoczyć z miejsca na miejsce, jeżeli chodzi o przeszkody. Wystarczy, o, przycisk teraz na tak jakbyśmy chcieli iść w bok, czyli w moim przypadku na klawiaturze wciskam A i wciskam spację. I proszę bardzo, Bond szybciutko chowa się za kolejną przeszkodą, która jest położona gdzieś tam równolegle do niego. Jest, zdjęliśmy jego mościa. Okej. Jeżeli chodzi o grafikę, no cóż... No właśnie, jest to produkt z 2008 roku. Dokładnie wyszedł w tym samym roku, kiedy ukazał się film. Więc nie będziemy tutaj może się podniecać tymi pięknymi, graficznymi, technicznymi rzeczami. Ważne, że jest klimat. Klimat bondowski oczywiście. Tak jest. Zdjęliśmy tutaj wroga. Wziąłem sobie przy okazji jakiś karabinek. Wystarczy tylko podejść
danej broni i ona się, że tak powiem, sama upgrade'uje nam do ekwipunku. System łamania kodów jest bardzo prosty, chociaż nie zawsze. Po prostu musimy szybciutko wciskać strzałeczkę. Ja tutaj nie byłem przygotowany do tego, ale dobra. Po prostu musimy szybko strzałeczki kierunkowe wciskać tam, gdzie nam się oświeci, w którą stronę. Czyli między klawiaturą tutaj tą podstawową, a klawiaturą numeryczną mamy strzałeczki, trójkąciki, góra, boki, dół. Tam musimy po prostu przyciskać w odpowiednim momencie. Ja na początku myślałem, że trzeba wciskać cyferki, ale byłem w błędzie. Nie jeden się na tym przejechał. O kurde. Mamy przybliżenie przez klawisz Q, jeżeli tak damy. O mordę. Jak tu było kucanie? Teraz niech ma jest kucanie. Standardowo na C. Uwaga na boki! Trzeba się wszędzie rozglądać. O mordo! To już tak czułem, że oni tam będą. To znaczy czułem. Ja wiedziałem, że oni tam będą z podstawowej rzeczy, z podstawowej przyczyny. Już tą grę grałem, prawda? Więc mnie wróg tutaj będzie miał ciężko zaskoczyć. Naparzają ostro. Kurczę. Niemal mnie dostali. Ale mój błąd, no, wychyliłem czubek nosa w bardzo nieodpowiednim momencie. Musimy poczekać, kiedy wystrzelają magazynki i wtedy... Kurczę, nie jest dobrze. Ja mam plan strzelić te butle, które tam się podświetlają, więc bardzo... Warto po prostu zwracać uwagę na to, co się nam podświetla. O, właśnie. O to właśnie mi chodziło. Chłopie, trzeba było strzelać przez te drzwi. Gdzieś w hangarze jest skrzynka sygnałowa kamer. Znajdź ją, a będziesz mógł zobaczyć całą posiadłość. A więc, jak na prawdziwego Jamesa Bonda przystało, oczywiście nie będzie nam tutaj brakować różnego typu gadżetów, prawda? Gadżety będą. Trzeba przytrzymać dłużej F. Jestem podłączony. Dobra robota, 007. Przejdź przez szklarnię i wejdź do willi White'a przez piwnicę. Już idę. Już idę i skopiemy dupsko komu trzeba i kiedy trzeba i po co trzeba. Dane. Tekst, informacje o misji. Po śmierci Wesper, Lyant White, tak się to czyta? Pozostawał w swojej prywatnej rezydencji nad brzegiem jeziora Como. Obserwacja satelitarna wskazuje na 24-godzinną ochronę posiadłości. Warty zmieniają się o godzinie 13, 21, 5 nad ranem. Aktualizacja. White wciąż ma fundusze Ministerstwa Skarbu z operacji jakiegoś tam Lechrifra, czy jak mu tam leci. Pieniądze prawdopodobnie znajdują się w walizce na terenie posiadłości. Tutaj bardzo... Warto zwracać na te wszystkie opisy, na te wszystkie wskazówki uwagę, bo wnoszą bardzo dużo do wiedzy na temat danej kampanii, na temat danej misji. Warto to wiedzieć, zwłaszcza jeżeli ktoś nie zna fabuły lub w niej się traci, tak jak ja, bo trzeba przyznać, że fabuła jest pokręcona jak lato z radiem i przybita jak stado pędzących imadeł czasami. Można się w tym wszystkim pogubić, więc możemy nadrobić straty właśnie czytając te komunikaty z takich miejsc jak o tutaj, jakieś skrzynki. Tutaj! Poszedł w tę stronę! Możesz ty w mordę. Ja tu sobie tu gadu, a tutaj nie ma miejsca na pogaduszki, bo to jest gra akcji. To jest gra akcji. I tutaj trzeba być pewnie skupiony na tym, co się robi. O Rzeszku. Tu mnie zaskoczyli. Tu mnie niestety zaskoczyli.
O kurczę. I tu mnie zaskoczyli drugi raz. Ja w tą grę grałem tak dawno, że naprawdę już nie pamiętam czasami niektórych sytuacji, więc... Nieraz wrogowi uda się mnie zaskoczyć. Pomimo tego, że mam ten temat już przerobiony, aczkolwiek pomimo tego, że gra już ma swoje na karku, 2008 rok. Ha! Promocja firmy Ericsson, ale po co ja się schowałem? Pomyliłem guziki. F. Pan White, tak jak pan prosił, dołączyłem zdjęcie z operacji w Wenecji. Pieniądze zostaną dostarczone zaraz po ich odebraniu. Dobra. Idziemy dalej. Zauważcie, że wróg ma cały czas tą samą twarz. Tylko raz jest w okularach, a raz nie. System celowania jest dość taki, ja wiem, dość łatwy. Nie ma tutaj problemów ze samym celowaniem. Szybko pod jakąś... Ach. Aby zmienić tryb strzelania na... W momencie, kiedy podchodzicie już do jakiejś przeszkody, warto jest odpowiednio wcześniej wcisnąć E, żeby... Tutaj nie będzie łatwo. Z tyłu już widzę jakiś duży zbiornik, który... będzie można po prostu zestrzelić. Ale najpierw pobawimy się... jak na strzelnicy. Próbuje mnie oflankować, także trzeba uważać. Można również strzelać na ślepo z zapory. Dostał. Ten nawet wino się leje, proszę bardzo. Nie rozlewaj, waś pan wina. Waś pan? Tam jest jakaś kudla? Dostał gościu. Jeszcze gdzieś tam do mnie skądś strzela. Tu się uchował. Ale fajnie podskoczył. Posprzątamy. Zrobimy tutaj czystkę etniczną. Z wroga. Co jest? Do niego nie ma sensu strzelać, ponieważ wiem, że to i tak nic nie da. Ale to ja już wiem ze względu na to, że już tą grę przeszedłem. Zwłaszcza tą misję i wiem po prostu gdzie, co i jak. Pomimo tego, że grafika nie jest jakoś specjalnie rewelacyjna, to jednak klimat... Kieruję się w stronę domu. Bondowski jak najbardziej powiedz, jest. Kiedy będziesz w środku. Masz mało czasu na znalezienie pieniędzy. Chcemy, by jak najszybciej dostarczono White'a do Sieny. Oczywiście, chodzi o hajs, no, o co chodzi. To co by innego. Jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Gościu wpadł... spadł z balkonu na piwnicę. Właśnie wejście do piwnicy. Oczywiście telefony tutaj leżą byle gdzie. Jestem w środku. Walizka White'a powinna być w sejfie gdzieś na górze. Sprawdź telefon. Chyba zauważyliśmy sejf trzeciej kamery. Telefony po prostu tutaj leżą byle gdzie na ulicy. Wiadomo. W Anglii sobie mogą na to pozwolić. Bogaty kraj. Tutaj coś mamy. Tam widziano go po raz ostatni. Jest w piwnicy. Jeden z naszych strażników. Bierzemy. Bierzemy strzelbę. Szybko! Widzę go! Jest tutaj! O! Piękna odrzutowa
Niezły kaliber. Aczkolwiek to chyba nie wszystko i nie koniec. No właśnie. Czego możemy być pewni na 100% grając w Bonda? Że wrogów tutaj będzie... w trzy dupy, że tak powiem. Wracam na... karabinek. Jakoś czuję się lepiej z tą bronią. Zrobiłem sobie pojedynczy strzał. Przeładujemy. Wyłączamy im elektrykę. A co się będziemy? Tak jest. Słuchajcie, jeżeli byście chcieli zakupić tą grę, to oryginalny produkt kosztuje już mniej niż 10 zł. Kosztuje 9,99. W takich śmiesznych markesikach jak Biedronka czy... Ja tą grę kupiłem dość dawno temu w Empiku za 20 zł. Oczywiście nie żałuję zakupu tego produktu, ponieważ gra, pomimo tego, że w ogóle te nowe Bondy jakoś nie cieszą się dobrą opinią, to jednak gra trzyma poziom. Dostałem twoją wiadomość, nie ma powodów do obaw. W moim gabinecie jest safe, kod znam tylko ja. Dodatkowo strzeżę go niezawodny system zabezpieczeń. Quantum of Solace łączy w sobie właściwie treść dwóch filmów. Casino Royale oraz właśnie Quantum of Solace. O ile dobrze czytam ten tytuł. No, system tej chowania naprawdę jest dość dobrze dopracowany. A, masz niedobry ty. Teraz na ślepo strzelam. I w łapetynkę. Jeżeli chodzi o główną fabułę, to nie będę tutaj zbytnio się, że tak powiem, na ten temat rozpowiadał, ze względu na to, że ja się w niej potraciłem. Czasami się w niej tracę. Kurczę, mało by mnie... dużo nie brakowało, żebym je zdjął. Tam jest. Oczywiście. Ten kolejny telefon i znowu Sony. Ericsson. Otrzymałem twoją wiadomość, jestem w drodze. Niech pan White jak najszybciej znajdzie się na lądowisku. White próbuje spierniczyć ze swojej kryjówki, ze swojej willi. Dawajcie broń. A raczej amunicję z niej. Próbuj na górze, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Mamy cały czas łączność ze swoją agencją. Ale wypasiona chata. Mam za wysoko ustawione DPI myszki i czasami naprawdę ciężko mi jest precyzyjnie nastawić strzał. Także jeżeli na przykład kupujecie myszkę komputerową, kładąc nacisk na to, żeby miała wysokie DPI, to tak naprawdę te wysokie DPI nie pomaga, wręcz przeciwnie. Wtedy mysz jest zbyt czuła. Ja tutaj akurat mam kilka nastawień DPI i tylko kliknięciem w dół, w górę po prostu mogę sobie to regulować. Tanner, walizki tu nie ma. Safe jest pusty. Cholera, skarbowemu to się nie spodoba. No i co teraz? Ale otworzymy to. Ale znalazłem coś lepszego. Więcej niż 115 milionów dolarów? Co tam masz? Pliki komputerowe syndykatu. No to wchodzimy tam. Tajne przejście. Wyjrzymy, co mamy stąd pobrać. Znowu włam do komputera. Kopiuję pliki. No, White zrobił mi małą niespodziankę, ale ja i tak zrobię dobrze. Chyba. Och, ta efektywna eksplozja.
No, no nie no, przy takiej eksplozji to Bond już powinien być gdzieś daleko stąd. Nie jest to dobrze. Nie jest to dobrze. Jeszcze jełopy do mnie strzelają skądś. Gdzie on jest? Muszę go szybko namierzyć. Chyba zginął. Muszę stąd spierniczać, no. No i wciskam te, no i co? Tędy się nie wyjdzie. Tylko prędzej tędy. Jak to zawsze jest, gdy wchodzimy gdzieś do jakiegoś nowego pomieszczenia, to akurat wtedy coś wybucha. O, właśnie. Kurczę, wlazłem do ognia. Dobra, jedziemy dalej. Jeszcze raz to samo. Na szczęście quicksave'y tutaj są automatyczne, ustawiane w taki sposób, że nie trzeba zbytnio tutaj się gimnastykować i przechodzić pół gry, żeby cokolwiek tutaj zrobić, prawda, gdy zginiemy. O, trzęsienie ziemi przy eksplozji to już jest podstawka w grach tego typu. Żebyśmy poczuli klimat, że tutaj wszystko się wali na łeb, na szyję. Tego pokiego grzyba też się nie ziemi. Dopadniemy White'a czy nie? Dajesz, dajesz, dajesz. Tak nagle mi przerwało rozgrywkę. Nie mam zielonego pojęcia, czy się to udało, czy nie. Ale czekajcie, włamuję się teraz. Cyk, 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 ale widzicie, jakie ze mnie hakę dobre? Tak, tak, myk, myk, pyk, 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 pyk. Jest, to jest właśnie to. Jeżeli chodzi o te efekty specjalne, no to nie można tutaj złego słowa powiedzieć. Jak na Jamesa Bonda, wszystko jest na swoim miejscu i wszystko gra jak należy. Sienę mam już zaliczoną. Tam właśnie zrobiłem rozpierdziuchę w willi White'a. Dostawę. Potwierdzam, mamy White'a. M i Bond będą zaraz z nim rozmawiać. Pokój numer 1. Może powiesz, dla kogo pracujesz? Bardzo chciałem pana poznać, panie Bond. Dużo o panu słyszałem od Vesper. Wie pan, czego żałuję? Gdyby się nie zabiła, byłaby nasza. Zrobiłby pan dla niej wszystko, nieprawdaż? Panie White, nie jest pan na terenie Wielkiej Brytanii. Vesper nas zdradziła, także... Prędzej czy później powie pan wszystko o swoich współpracownikach. To potrwa, tym bardziej będzie bolesne. Na początek musicie wiedzieć, że nasi ludzie są wszędzie. Mam rację, Mitchell. M, uciekaj! Tak, zgadza się. Mitchell to również jest zdrajca. Zginął również. Ale nie chcę wam za dużo mówić z głównej fabuły. Ucieka. Przepraszam, czy powiedziała pani Mitchell? Tak, Mitchell, mój ochroniarz. Powiadomić szefa placówki w Sienie. Mitchell nas zdradził. Goni go Bond. Mitchell nie może uciec. Koniecznie trzeba go schwytać. Jeżeli chodzi o dubbing, czasami mnie śmieszy, czasami mnie zastanawia, a czasami mi się podoba. Mam różne emocje i różne odczucia, także właściwie wszystko w tym temacie wam powiedziałem. A wy sami wyciągnijcie swoje własne wnioski. A oto zdrajca Mitchell, który coś tam jeszcze wysadził. Dobrze, pogonimy za Mitchellem. Mamy rannego agenta. Dawać ekipę medyczną. Już w drodze. Widzisz Mitchella? Kieruje się do podziemi, do starych rzymskich zbiorników. Ho. Jest to gra akcji, więc tutaj nie ma właściwie miejsca na gadanie.
chwilę trzeba szybko działać. Tanner, zajmij się Mitchellem, a nie mną. Jak on chce uciec? Na próżno tutaj strzelamy do Mitchella, ponieważ na pewno go nie ściągniemy. Przynajmniej na tym etapie gry. Gra jest dość mocno obskryptowana. Idziemy po jednym wielkim skrypcie. Od pierwszego napisu w grze po ostatni dent. Po prostu nic tutaj nie możemy zrobić na własną rękę. To jest jeden wielki skrypt i jesteśmy tutaj od niego zależni. No i kolejna akcja. Tak jak powiedziałem wcześniej, wrogów ci tutaj dostatek. Jeżeli ktoś chce po prostu typowego shootera, proszę bardzo, oto on. Z wykorzystaniem filmu głównego w ogóle wątku przygód Jamesa Bonda. Ja myślałem, że to zdechło się tam, tym finale. Dobra, tam coś jest. Już nie ma. Wysadziłem chyba jakąś... zbiorniki z wodą czy coś. Po cholerę się ta kamera cięsie. Tak jest. Chyba wszystkich wybiliśmy co do nogi. Mamy jakiś karabinek. O ile dobrze pamiętam, tutaj gdzieś trzeba wejść do góry. Powstań. Następna brygada jełopów. Ha! Ale piękny wykon. Zgonu. Jest tu jeszcze ktoś? Czy już nie ma nikogo? Weźmy sobie to. Pięknie. Trzeba uważać, bo wróg naprawdę jest tutaj dość nawet czasami sprytny. I jedno jest pewne, ma dobre oko. Możemy szybko stracić tutaj, że tak powiem, na zdrowiu. Nasza postać może bardzo szybko zginąć. Nawet na tym levelu, który sobie wybrałem. To znaczy, chodzi mi o stopień trudności. Kolejny ładunek wybuchowy, których tu oczywiście jest bardzo dużo. Tak, to ja. Wilmen to. Mitchell, nie uciekniesz. Ja mogę. Bo, wszystko w porządku? Zgubiłem go. Zaczekaj, mamy. Otwarty płat. Na górze na ulicy czeka samochód. Wskazuję, że to jego. Idę. Czy ja tędy dobrze idę, bo już nie pamiętam. Chyba tak. O. Jakaś żarówka mi tu jeszcze pstrykła. Nie toperze. Ale po co to ciężenie kamery, ja się pytam. Tylko nie rozumiem tutaj, dlaczego Activision tutaj zdecydowało się na taki... Droga nad sobą zawaliła się. Uważaj na Mitchella, może wyjść w każdej chwili. No i ten koment, że droga przede mną zawaliła się, jakbym tego po prostu nie widział, prawda? Takie irracjonalne czasami zachowania gry. Tu śpioch jeden. Pojazd przewidziany do ucieczki spłonął. Pieszo udaje się do punktu awaryjnego. Oddział Delta, meldujcie. Śpioch, tu Delta 1, pilnujecie. Ja w zasadzie nie mam czasu, kiedy opowiedzieć wam coś o tej grze z takiego mojego typowego punktu widzenia, bo tutaj cały czas coś się dzieje. Akcja, akcja i jeszcze raz akcja. Widzimy go. Mitchell właśnie minął rynek. Jak powiedziałem, no typowy shooter.
gdzie możemy iść dwoma drogami. Albo możemy załatwiać sprawę na oficjalu, czyli waląc po prostu z karabina maszynowego, gdzie popadnie, jak popadnie, albo pobawić się w jakieś skradanki. O, tu już graficznie to wygląda o wiele, wiele lepiej. Wenecja. Butli gazowych tutaj też jest pełno. No bo wiadomo, w tych kamienicach nie ma instalacji gazowej, więc ludzie tam po prostu gotują na butlach gazowych. Nie umiem sobie trafić, bo napierniczają tutaj ostro. Ten jest taki kurde rozgadany, bardzo ambitny. Pięknie, wszystko tutaj fruwa dookoła. Jeżeli macie wolną dychę, warto tą grę kupić. Ja, tak jak mówiłem już jakiś czas temu, bardzo dawno temu, kupiłem tą grę za 20 zł w Empiku. Dzisiaj ona już jest o wiele, wiele tańsza. Nie warto bawić się w jakieś tam, wiecie, pirackie wersje. Bo gra jest dobrze zabezpieczona. Po co się bawić z takie pierdoły? Można kupić sobie legalną wersję za tanie pieniążki. Ja tutaj gdzieś mam okładkę tej gry. Słuchajcie, tylko kamera zbierze rozdzielczość. Tak wygląda opakowanie tej gry. James Bond, Quantum of Solace. Tak to mniej więcej wygląda. Warto, warto, warto. Za takie pieniążki macie naprawdę wspaniały produkt. A pomimo tego, że jest z roku 2008, naprawdę nie ustępuje tym nowym produktom. Ok, schodzimy na dół. Za 10 zł możecie wcielić się w rolę Daniela Craiga. W moim odczuciu te nowe Bondy, nie wiem, pomimo tego, że niby takie wypasione, że niby takie wszystko ok, to one jakoś tak zatraciły swojego ducha. Jeszcze te Bondy, które były z Princem Brosmanem, mi się podobały, ale te, które są już z Craigiem, no jakoś tak, nie wiem. Co ty wyprawiasz? Zabieraj się stąd. Co, kobieto? O co chodzi? Tu mam jakąś walizkę. O! Taka niewinna niewiasta, proszę bardzo. I jaką flintę mam w tym? Już krok jeden. Cel osiągnięty. Proszę o wsparcie w Campo i Via del Pellegrini. Droga była zablokowana. Spodziewanym awaryjnym punktem ewakuacji jest teraz... galeria! Super, świetnie. Wszędzie leżą Sony Ericssony. Każdy ma broń. Jak widać, elementy otoczenia można po prostu zniszczyć. Chociaż nie wszystkie. Ładna to Wenecja. Kurczę, ale rzucał mi tą flintą. Ej, no chłopie, gdzie ty się wybierasz? Gdzie ja jestem teraz? Kurczę, po tych dechach miałem wyskoczyć chyba. A zestrzelił jakiś lucik. Ten tam na parze z karabinu. Wróg jest dość inteligentny w tej grze, to nie powiem. Dużo tej grze można zarzucić. Ma swoje błędy, które można wyeliminować patchem. Patch jest dostępny chociażby na... Możesz. Ale wychyliłem się niepotrzebnie. Patch jest dostępny chociażby na stronie gry online. Tam jest po prostu pod tym produktem Quantum of Solace, tam możecie znaleźć link do patcha. Oni tutaj są na tym balkonie, ale teraz jak tam się mam... A, dostał, pięknie. Ale to nie koniec. Sześciostrzałowiec długo się ładuje do
Kurczę, spierniczaj, jestem chłopie. Typowo zręcznościowy shooter. Nic dodać, nic ująć. Właściwie tutaj nawet nie musicie znać fabuły, bo tak jak powiedziałem, ta fabuła tutaj jest zakręcona. Ja się w niej nieraz zgubiłem. Moja interpretacja tej fabuły jest również w dwóch kierunkach, także nie będę wam o fabule mówił, ponieważ nie chcę was wprowadzać w błąd. Po drugie, nie chcę wam po prostu spoilerować zbyt dużo. Byleby iść do przodu i wybijać wroga, jednego po drugim. Kurczę, z takiego bliska się spudłować, ale mnie... Tam jeszcze głowa się wychyla z jakiegoś okna. Przypomina mi to taką typową strzelankę na Dzikim Zachodzie teraz, w tym momencie. Chociaż tutaj nie ma Dzikiego Zachodu. O! Coś tam widzę. Bardzo długo przeładowuję tę broń. Posprzątamy. A ty czemu nie wybuchłeś, he? Kurczę, idziemy dalej. Ale gdzie on jest? Kieruje się do wież? Tak. Oj, na tych wieżach będzie się działo. Pobiegł do donnicy. Jesteś w złym miejscu, Bond. Musisz przejść na drugą stronę. Dobrze, ale jak mam to zrobić, bo już teraz nie pamiętam. Jeszcze więcej jełopów, super! Stąd do mnie naparzają. Tu się chyba nie da wyżej wyjść. Ale wezmę sobie tą broń. O, jeszcze jeden telefon! Nie, po prostu tutaj telefonów jak grzybów po deszczu. Galeria Domo. Dobra. Wszystko wiem. Tylko nie wiem, gdzie jest ten gamoń, który tutaj tak do mnie naparza. Nie jest? Dobrze. Tu jest ten gamoń. Powiedział ładnie A i zaliczył glebę. Boom. Okej. Podoba mi się ten karabinek snajperski. To my chowię sobie tutaj na autobus, który ktoś nam tutaj specjalnie podstawił. Nie wiedzieć dlaczego. Właściwie co ruch oskryptowani wrogowie. Do widzenia. Ach, zaliczył dzwona, dosłownie. Dosłownie zaliczył dzwona. A kysz! Okej. O, słyszałem, ruszamy. Tak, zdecydowanie potrzebujecie więcej ludzi. Bo tu można zaliczyć szybko dzwona. Ej, a ty gdzie, a ty gdzie, a ty gdzie? A, następny dzwon! To się nazywa zaliczyć dzwona w pięknym stylu. Zaliczyć dzwona w pięknym stylu. Podoba mi się ten kurczę karabinek, a zostało mi tylko 18 naboi. Więc muszę go zmienić. Czy chcę, czy nie? Od czasu do czasu może was zaskoczyć coś takiego jak mnie teraz, pomimo tego, że już grałem w tą grę, tak zwane cutscenki, tak? Które włączają nam pewne sekwencje. Czy tego... O! Coś w stylu QTE, czyli po prostu musimy myszką szybko wycelować w te punkciki. O!
Jak się oświeci na zielono, oczywiście zadajemy cios. Jeżeli nie zdążymy, my dostajemy cios. I gleba! Oj, Houston, mamy problem. Gościu na nas leci z jakąś pałką. Neonówką. O, dostałem. Pięknie! Mitchell, po tobie! Zdrajco ty, jeden! Chociaż ja bym chętnie zaliczył ci dzwona, ale... Chciałeś zabić Mitchella? A tak wyszło. Mogłeś wziąć go żywcem, żebyśmy się czegoś dowiedzieli? Tak wyszło. White uciekł. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Co wiemy o Mitchellu? Otrzymywał wpłaty na konto w banku na Haiti od biznesmena o nazwisku Dominic Green. Wysłałem ci jego zdjęcie. Spotyka się tu z kimś. Generał Medrano, słyszeliśmy pogłoski o puczu w Boliwii. Możliwe, że Green ma z tym coś wspólnego. Medrano chce przejąć władzę. Każdy chce przejąć władzę. Władza i pieniądz to dzisiaj coś... O, ja ją znam. Ja chodziłem z nią do przedszkola. Próbowała zabić Medrano. Poczekaj, Green właśnie zaplanował lot do Bregencji w Austrii. Zostań z nim, Bond. Medrano będzie łatwy do namierzenia. Green jest ważniejszy. A więc frujemy sobie teraz do Austrii. Tanner, Green jest w Bregenz Opera House. Nie sądzisz, że tracimy czas? Austria, Bregencja. Godzina 19.00 i ktoś tutaj strasznie wyje. Ale będzie wył za chwilę jeszcze głośniej, ale z bólu, bo zaczyna mnie wkurzać te wycie. Bond, jesteś niedaleko skrzynki sygnałowej kamer bezpieczeństwa. Podłącz się, a zobaczysz obraz z kamery. Kolejna akcja. Tym razem w zupełnie innym miejscu, zupełnie inna sceneria, zupełnie inne dzieje. Tak jak wam wcześniej wspomniałem, gra Quantum of Solace ma w sobie fabułę dwóch filmów. Casino Royale oraz właśnie Quantum of Solace. Teraz czasami rzuca nas tak, czasami ja mam takie wrażenie, że rzuca nas w czasie. Raz do Casino Royale, raz do Quantum of Solace. I tak na przemian. Jednak gra, trzeba przyznać, trzyma się ściśle fabuły. Casino Royale i... Ale wyje ta kobieta. Kamery? Zaraz je zhakujemy. Wygląda na to, że odnieśliśmy tylko częściowy sukces. Uważaj na kamery z podczerwienią, Bond. Nie pozwól... Córeczko, mogę mieć do ciebie prośbę? Widzę, przynieś mi, kochanie, wodę mineralną, co? Tatusia, obie chcesz się pić. A widzisz, brakło mi już cieczy. To znaczy kawy. Już idę. No. A zrobić ci soczek? Nie, nie, tylko samą wodę mineralną. Tak. Okej, okay, wszystko wiemy. Tutaj mamy również wymuszone pewne akcje, które musimy podjąć. To znaczy, widzicie, teraz tam w tyle są kamery. I nie zawsze, nawet gdybyśmy chcieli, nie zawsze można iść po prostu z pistoletem przed własnym nosem iść i robić totalną rozpierdziuchę, bo musimy po prostu działać w ukryciu. Musimy, innego wyjścia nie ma. Trzymaj się z daleka od kamer. Nie pozwól, by cię zobaczyli. Właśnie. Gdybym teraz wszedł w pole tych kamer, to po prostu game over. I tyle w temacie. Czasami jest tak, że atakuje mnie wróg, i to dużo wroga, a czasami jest tak, że po prostu jest game over i musimy zaczynać rozgrywkę od nowa, prawda? Bo zauważyła nas kamera. Jak ta baba wyje, jak tam podejdę, jak ją strzelę w ten po niemiecki, po austriacki. Strasznie mnie dzisiaj suszy. A to tylko dlatego, że dzisiaj znowu jest hica. Czekaj, czekaj, córeczka, sobie jeszcze trochę na... Dobra, dziękuję ci bardzo. Dobrze, w takim razie musimy coś zrobić z tymi kamerami. Musimy uciekać przed snopem światła, bo... Jesteś niedaleko skrzynki zasilania kamery, bo... Widać, że kamery po prostu oświetlają to, co nagrywają. Dobra, spoko, roko, foko, jak to mówi Anna, moja córka, prawda, Aniu? Dobra, kamera wyłączona. Światło zielone. Idziemy dalej. Tych kamer tutaj jest więcej, więc nie przejmujcie się, że coś przeoczyliście. Poruszaj się po cichu, Bond. Chyba na coś trafiłeś. Wciąż zbieramy dane. Już cały czas poruszam się po cichu. Czekaj, uruchom prawy...
Aha. Aha. Czyli tak, spuszczam te windy. Jedna. Jak ta babka wyje? Nie, ja ją po prostu zaraz... O! Kurczę. Na mnie bohatera? Prądem? O nie, tak być to nie będzie. Teraz. A! Kopło mnie! A! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jestem teraz nieźle kopnięty. Ale nie przejmujcie się. O kurczę. Oddział elitarny pojawi się, kiedy strażnicy odkryją cię i podniosą alarm. Przykuć im po cichu, by zbliżyć się do strażników i wyeliminować ich. Naciśnij czwórkę, żeby... No i nie zdążyłem przeczytać. Żeby załączyć tłumik. W co mu strzelić? W dupę? W plecy? Czy w głowę? Strzelę mu w dupę. Bo człowiekowi w plecy się nie strzela. To takie niehumanitarne. I to wszystko przy pięknej muzyce, poważnej, którą coś ostatnio nie wiem czemu, ale ja się starzeję, bo mi się zaczyna podobać. Przeskocz spacja, okej. Nawet ta aranżacja muzyczna mi się podoba. Na dole wszystko w porządku, odbiór. Czyżby? Czyżby? Ja bym tego Juniak nie był taki pewny. Do widzenia, miłych snów. Przepraszam, którędy na Broadway? Tędy? Tutaj chyba mogę zejść. Ale tu cuchnie. Wynoszę się stąd. Ja chcę stąd wyjść! Kurza twarz, ja pamiętam, ostatnio miałem problemy stąd wyjść. Ja nie wiem, czy teraz znowu nie będę miał problemów stąd wyjść. Kurza twarz, chyba będę miał jednak problemy. O, tutaj. Nie, no dość tej kąpieli. Nie, no garniak za tyle funtów. Mokry. Kolejny karabinek. Oczywiście, jeżeli ktoś by wybrał drogę pod tytułem jadę tutaj jak leci, strzelam do wszystkiego, co się rusza. No to może strzelać te wszystkie podświetlone butle gazowe. No i może robić totalną czystkę etniczną. Powiedz Greenowi, że kulisy są bezpieczne. Odbiór. Ja jednak tutaj pobawię się tak troszeczkę w asasyna. Czemu oni zawsze stoją plecami do mnie? Dlaczego ja muszę być taki niehumanitarny i strzelać wszystkim po plecach? Już to naprawdę... Karabinek mógłbyś wziąć. Tak. Coś tutaj jest intenteges. Nie wiem jak tu przejść. Aha. Tak. Sprytny jest James Bond, czasami. Jest tam jakieś dogodne miejsce, abyś mógł widzieć loże? Wygląda na to, że zgromadziło się tam kilka osób. Na loży zgromadziło się kilka osób. Przyszli posłuchać tego wyjca pospolitego. Co to jest? Co to? Może ja sobie przykucnę, bo miałem się poruszać po cichu. Wyjec przestał wyć. O, znowu. Ta-da, 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 ta-da. Nie, normalnie poczułem bluesa teraz. I zaraz jej połamię te cholerne skrzypce. O kurde, kamera. Widzicie? Cholender jasny, w ostatnim momencie ją zauważyłem. Nie grałem w to bardzo dawno temu. Znaczy, nie grałem w to bardzo dawno temu, co ja gadam. Grałem w to bardzo dawno temu i nie pamiętam już co, gdzie jest. Tylko do skrzynki. Trzeba ją zhakować. Jest, wyłączona. Jejku, no niewiele brakowało. A miałbym tutaj na głowie bandę jełopów. Naprawdę tutaj warto uważać na te kamery, bo gdy nas zarejestruje, to koniec. Amba. Jest tutaj tyle wrogów, że naprawdę no, nie jest w stanie się to przejść, no. Tyle wam powiem w temacie. Tam kolejne kamery. Ale chwila.
Ile tu tych kamer jest? O, właśnie. Tak też właśnie myślałem. Bo te pipanie... Pipanie było za blisko w moim uchu. Zarejestrowała? Nie? Holender! Przechlapane! Kamera mnie zarejestrowała. No to teraz się zacznie. No to teraz mam przechlapane, Abranki. To tak nie miało być. Tego nie było w scenariuszu. Holender, jasne. Nie jest dobrze. A będzie jeszcze gorzej. Także są dość fajne z tych wrogów. Za mną. Dostał. Ale czemu oni mnie tutaj nie próbują zajść? Przecież mogliby. Przyjmuję pozycję. Daj mi ogień zaporowy. Chodź do tatusia. Chodź do tatusia Bonda. Popełniłeś błąda, chcąc pokonać Bonda. O ty cycku nieszczepiony, tu żeś się schował. Gdzie on jest? A, muzyczka fajnie gra. Symfonia. Z góry uprzedzam, kamer nie da się zestrzelić. A gdy to zrobimy, to i tak mamy jełopów na karku, także... Trzeba uważać też, bo rzucają granatami. No, to jest chyba jakaś prywatna impreza, coś mi się wydaje. Zdecydowanie to jest prywatna impreza. Bondy niewiele widziane. Ja wam... O! Barn! Tak jest. Barn! Sibum! Gdzie jest ten jełop? Uff! Mordę jeża! Ale nie zapomnieli o kwiatuszkach w banuszkach. A ci tam sobie dalej grają! A taka symfonia, Aniu. Dobrze. I idziemy przed siebie! Bohatersko! Przecież jesteśmy sławnym, niezniszczalnym agentem! Walczyliśmy i służyliśmy dla królewskiej... O kurczę. Aha, no tak. Jego mości. Mamy u góry pogląd, czy ten ktoś się patrzy tutaj, czy nie. Hop. Widzimy i nie widzi. Teraz stoi i obserwuje, więc musimy poczekać. Teraz, hop. No, kicaj, kicaj! Pan Green? Tu Morgan ze sceny. Widownia czysta, scena czysta. Dzień dobry, sir. I te dialogi słyszalne tak, jakby ktoś stał koło nas, a przecież znajduje się gdzieś tam daleko. Jełop mnie nie widzi. Ale salto to dobrze umie robić. Coś tu za cicho, coś tu za spokojnie. A, przypominam sobie tą scenę. O! Ile kilometrów? Ciocia! Jeszcze potrzebujemy. 2000 kilometrów. Jakieś sprzeciwy? Przelej fundusze z naszych holdingów cyberyjskich. Wciąż nie jestem przekonany, czy projekt Tierra to dobry pomysł. No jelenie, trzeba was powystrzelać. Musicie chyba znaleźć lepsze miejsce spotkań. No,
To jest ta kasjerka z Tesco. Tutaj jest, widzisz? Kurczę. Och, co ja tutaj... Widzę! Mamy tutaj dużo fajnej broni. To weź ją. I tutaj będzie action. O kurczę. Wiedzą, że tutaj jestem, ale nie wiedzą, gdzie jestem. Jak to było zbliżenie? Bo teraz zapomniałem. Nie umie zbliżyć. Kurczę, jak się zbliżało? Na Q, no wciskam Q i co? A jest, jest. Do widzenia. Ale ja też dostałem. Niestety, ja też dostałem. Ja wiem dlaczego. No przecież, kurde, ja palca trzymam na E, na W, no, zamiast na Q. No, szlak by jasny. Do widzenia. Zdradzają swoją pozycję. Do widzenia. Kici, kici, kici. Mam go, jest sam. Tam jest na dole jeło. Do widzenia. Nie no, czuję się jak na badaniach psychotechnicznych. Do widzenia. Odblokowane osiągnięcie Windows. Aha, bo zapomniałem wam powiedzieć, że ta gra jest na platformie Games for Windows. Także Windows Live oczywiście się tutaj wchłania. Trzeba się tam zalogować. Jeżeli macie swoje konto, to dobrze. Czemu ja nie używam shifta? Do wstrzymania oddechu. Do widzenia. Ej, 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 ej. Ostrzelali mi całą tą moją pozycję i ona zaczęła się walić. Ła! Odsuń się! Kurczę, tylko nie na mnie! Oszaleliście, monitor by mi się rozleciał teraz, no. Nie no, masakra jakaś to jest, coś tutaj wyprawiają. Dobra, musimy zmienić pozycję. Ja nawet teraz nie wiem, gdzie ja jestem. I po co ja tu w ogóle jestem? A ta się dalej drze. Jedziemy, chycę swoje łapy. Szarpie, potargam. Ugryzę. Nie, Aniu, to jest straszne. Aniu, złamiesz mi kobieto kark. Mała kobietko, połamiesz tatusiowi kark i wiesz, ja tutaj... Ach! Czekaj, odsuń się teraz, odsuń się teraz. Bo cię trafią. Dostaniesz rykoszetem. Słyszycie tą muzykę? Normalnie. Jeszcze w takich słuchawkach gamingowych jak ja mam, to te... Roznosi mi się po prostu po całych słuchawkach. Ja tu zaraz oszaleję. Do widzenia. Kurczę, nie jest dobrze. Do widzenia, do miłego zobaczenia. Nie jest dobrze. Raczej ci to nie miłego. Co jest? Dlaczego? Wiecie co? Uważajcie na coś takiego, co ja teraz zrobiłem. Bo chciałem sobie zrobić coś takiego, że zanim wyceluję, chciałem przytrzymać shifta. Shift daje to, że gdy namierzamy ze snajperki wroga, to wróg po prostu, znaczy to ręka nam się nie trzęsie, jest go szybciej namierzyć, tak? Ale nie naciskajcie shifta zanim nie wycelujecie, bo po prostu James wyjdzie z kryjówki i to jest błąd, a nie błąd. Shifta dopiero wciskajcie wtedy, kiedy wycelujecie. Do widzenia. Najlepiej w ogóle shifta nie wciskajcie. Znowu się stało to samo. Do widzenia. I to jest właśnie dziwne, ja tego nie rozumiem. Dlaczego wciskając shifta w momencie, kiedy chcemy
Niech ktoś uciszy tą kobietę, bo ją zaraz palnę, jak babcię kocham. Aniu, ale ty masz zimne łapki. Dziękuję. O, tutaj musimy utrzymać równowagę. Oczywiście kolejny telefon. Dobrze, ty już mi tutaj nie wej. Aniu, uspokój się, proszę cię. Tak. O nie, no kolejna banda jełopów przy... Tu musi być jakaś broń jeszcze. Kurczę, no nie dają mi szans zabrać to ze skrzynki. Chcę zmienić broń, no. Jest. Mam lepszą broń. Dobra, teraz się pobawimy. Wow! Bond na łodzi jest bomba. Wow, jak to fajnie strzela. Na łodzi jest bomba zegarowa. To niedobrze. Krzaki. Myślałem, że tam ktoś jest. Jaki zegar mi tutaj odlicza w rogu? Zapomniałem, co to było. Ja już wiem, co to jest. Muszę stamtąd spieprzać. Wiem, co to było. Przypomniało mi się. Jełopy zaminowali łódź. I muszę po prostu wybić ich na tyle szybko. Na łodzi jest bomba. No właśnie. Nie ma tutaj czasu na zabawę. Spadaj, gościu. Mam pół minuty na to, żeby stąd wyjść. Troszeczkę to było takie naiwne, trzeba przyznać, że to tak troszeczkę naiwnością tutaj zalatuje. No ale cóż, no... Wiecie, te wszystkie wybuchy tuż przy mojej głowie, tuż koło mnie. No przecież tak naprawdę jakby wybuchło coś przy mnie, to koniec po mnie, no. Dostałaś zdjęcie? Co najmniej byłbym oszołomiony, no. Co najmniej, w najlepszym wypadku. Musisz do mnie przyjść. Nie mam czasu. Zabiłeś pracownika wydziału specjalnego. Kogo pilnował? Musisz tylko wiedzieć, że to najbliższy doradca premiera. Co czyni go jednym z najbardziej wpływowych ludzi w Wielkiej Brytanii. Musisz przyjść... Jeszcze nie. Green i syndykat chcą... Jak to ten od Tuska, to go nie żałuję. Nalegam, abyś przyszedł. Dziękuję, mam. Odzwonię. To brzmiało jak wystrzały. Namierzyliśmy go, jest w samolocie w okolicach La Paz. Jest z nim Camille Rivera. Te komentarze naprawdę są czasami zabawne. Już to brzmiało jak wystrzały, nie? Generał Medrano, Bond na coś trafił. Ale naprawdę, dla wszystkich fanów Jamesa Bonda gra jest dobrym produktem. Oznacza tak, powychodziły kolejno. Ostatnio, 2008 roku. Quantum of Solace, potem wyszedł Borstone, a na koniec wyszedł teraz jakaś kolekcja złota, czy coś takiego. Zbiorowisko tych wszystkich Bondów w jedno, ale to jest chłam, tego nie kupujcie. Spadochron się otworzył. Musimy ich znaleźć, zanim zrobi to Medrano. No ktoś tam ląduje. Jesteśmy teraz z Boliwii, a więc widzicie, po całym świecie się przemieszczamy. Biegnij, dawaj do kryjówki. O, to jest nasza, że tak powiem, główna bohaterka. No wiadomo, Bond w każdej... W każdej części, w każdym odcinku, w każdym filmie jest kobieciarzem i zawsze tam jakąś seksowną kobietę sobie musi upatrzeć. Tutaj jest to, ja sobie zapisałem, jak ona się nazywa, Olga Kurylenko. Olga Kurylenko, znamy ją chociażby... O kurczę! Tak bez ostrzeżenia? Posrało was?
Olgę Kurylenko mogliśmy ostatnio oglądać w najnowszym filmie, właściwie w jej też najnowszym filmie, jak i w najnowszym filmie Toma Cruise'a, Niepamięć. Ej, dalibyście mi jakąś szansę. Teraz. Go, 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 go. Ach, w mordę nietoperza. Tutaj niestety nie mamy żadnej broni. Cały widz polega na tym, że musimy po prostu unikać strzałów ze śmigłowca, no i tyle. No i też mnie kropi. Nie wiem tutaj, teraz gdzie biec, no. W pozycji kuczej zachowuje się dziś... Kuczej! Dobrze, będę w pozycji kuczej. Przyjąłem pozycję kuczą. Pozycji kuczej, no dobra. A ja ukażę tę wodę. Widzisz? Tak, cieszę się, że masz wodę, bo tu w Boliwii jej nie mają. No i co? Jestem w pozycji kuczej i co? Widzicie tą rurę tam na dole? W tą rurę muszę wejść i w czymś szur. Ale ten jełop u góry nie daje mi okazji zbytnio, żeby to zrobić. Więc dobra, muszę wykicać z tej pozycji kuczej i dostać się w tą rurę. Nie, nie, zdecydowanie to nie będzie tam już na rurze. Nie no, po prostu zaraz tutaj oszaleję. To już jest kolejny zgon w tym odcinku. Podnieś się do oko narożnika, nie opuszczając zasłony. Dobra, no. Pozycja kucza. Gdzie mam się schować za gdzie jest najbliższa osłona? Tu jest spadachron. Kurczę. Niech no ja sobie przypomnę, co tam było. Gdzie to było? Pozycja kucza. Namierzyli mnie, to niedobrze. Z góry wam mówię, że nie mam czym z czego do nich strzelić, także jest tylko jedna opcja, po prostu obliczyć sekwencję, ile mam w magazynku i kiedy strzelam. Gdy obczajicie sobie tą sekwencję, wtedy trzeba po prostu zapierdzielać tę rurę. Z tego co pamiętam, on robi 3 szybkie obstrzały i więcej się ma czwartą dłużej ładuje. Teraz. Chyba się udało. Pozycja klucza. Gdzie ten śmigłowiec jest? Pozycja klucza. Ale czekajcie, gdzie ta rura jest? Kucza. Właściwie teraz mógłbym śmignąć. Nie wiem czemu tego nie zrobiłem. Teraz szybko, 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 szybko. Jest. Pozycja kucza. Hop, szybko tutaj. Jest. No i teraz tylko do rury. Trzeba skoczyć. Musi szczurek. Teraz szybko, szybko, szybko. Kurczę! Jest, udało się. Dobrze, Olga, rób swoje. O, mordę! Zauważyli mnie, teraz masz szansę. Jak mam szansę? Pozycja kucza, no. Kurcza, no. Jest, chowałem się szybko. Ty, ona mnie zna. A ja jej nie. O, kurde. A, zuch kobieta. Ma, moja dziewczyna. Już ją lubię. Ja już teraz wiem, dlaczego Bond lubi te wszystkie działki. Podkradnij się do przeciwnika i rozbij go. Nigdy, niby jak to mam zrobić? Gdzie on jest? Strzela do niej. Dobra. Jak mam go rozbroić? Aha, tak. No nie gadaj, że on mnie dostał. Uciekł mi. No to teraz mamy już problema.
Kurczę! Houston, mamy problem! Co teraz? Co teraz? Biedny, ja mam zrobić. Jest! Ahaha, jest! Uważaj, Don. Skubancu ty! Skubaniutki! Więcej tu mama nie miała! Nie mają co robić! I see you! I you też! Tu też jest jakieś zioło. A chłopie, nie umiesz się bawić chowanego. To przecież to przed dzieci w przedszkolu umią. Zobaczymy się. Bawi się w chowanego. Gdzie ja mam teraz iść? Mam pozabierać te wszystkie pukawki. Nie rozumiem. Jezioro pełne wody, a Boliwia umiera z pragnienia. No. Także córka, ściskaj tą butelkę wody, bo... było koryto rzeki. Greenowi nie chodzi wcale o ropę. No, Boliwia nie ma wody, no. Już, już kaszę. O-o. No właśnie, jak już coś widzę, że mi się coś podświetla, to będę się... Cel zauważony! Rusza! Widzimy cel! Ale ja ich nie widzę. To jest problem. Ruszają na mnie. Wchodzą. Nie no, to po prostu można powiedzieć mięso armatnie. Teraz wziąłem sobie pojedynczy strzał seria 3. Pełni automat. Pojedynczy strzał. Ja sobie wezmę pojedynczy strzał. Trzeba oszczędzać amunicji. Do widzenia. Do widzenia. Tam się skryłeś, fistaszko. Do widzenia, do miłego zobaczenia. Nie, musimy już pozbierać broń, bo... znaczy amunicję, bo naprawdę zaraz nam braknie. Osiągnięcie. Od czasu do czasu mi tak przytnie. Chodzi o to, że gra zapisuje punkt kontrolny od czasu do czasu. A czasami bywa tak, że jak naciśniemy chowanie za osłoną, to nam się chowa po prostu prosto pod linię strzału. No nie jest dobrze. Mam mieszane uczucia co do... mam mieszane... granatem jak już we mnie rzucili. O, gdzie on mi się schował, no? Mam czasami mieszane uczucia co do grafiki, bo raz gra wygląda graficznie bardzo ładnie, a raz po prostu... wygląda wręcz fatalnie. Na przykład ta pierwsza akcja Willi White'a nie wyglądała jakoś imponująco. Tam się schował wieło. Aha, dobrze. To my go sobie tutaj namierzymy. Ja się dziwię, kto tu do mnie strzela, skąd i po co i dlaczego. Do widzenia. Do widzenia. Ten karabinem jeszcze we mnie rzucił. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. See you. No, tak jak powiedziałem, wrogów tutaj jest na potęgę. Nie, macie tego tutaj po prostu masę. Mało tego, wszyscy wyglądają tak samo. Tylko jeden ma okulary, drugi nie. Jeden jest kosmaty, drugi jest bydaty, jeszcze jeden jest łysy. I jest taki fajny efekt, gdy ładujecie w nich swoje magazynki. Czyli tyle, ile macie w magazynku, to nie jakoś tak śmiesznie tańczą. Bardzo efektywnie to wygląda, bo tańczą nawet bez muzyki. A ty gdzie? O, mordek.
Co jest? Kto by zestrzelił? No chyba nie ja. Dobra, moi drodzy widzowie, my sobie znajdziemy ten śmigłowiec i będziemy się powoli rozstawać z Quantum of Solace. Jest tutaj broń? Amunicja. Ja zawsze zamiast amunicja mówię broń. Co to? Zobaczymy najpierw, czy ten śmigłowiec działa. Coś taki zdziwiony, chłopie. Pułnik sobie mogę założyć, no właśnie. Żeby mnie nie słyszał. Da się... Ostrożnie! Dalej jest ich więcej! No, wcale mi to dziwne nie jest. To może zbierz się w powietrze. I to jest teraz niezła rzeź. Ma tam jakieś skrzynki? No właśnie. Oskrzydlenie od prawej! O, jak miło. Och, jak miło. Jeszcze więcej wybuchów. Jeszcze więcej. No i opy, gdzie jesteście? Druga zmiana przyszła. Zaraz przyjdą ci, co na noc zrobią. A bo tu już jest nocka. Broń lewego skrzydła. Którego lewego? O kurczę, dużo nie brakowało. O kurna, więcej was mała nie miała? Jejku! Mordę! Dostali mnie! Szlak by trafił! Holender, no! A już byłeś tak daleko! Raczej tak blisko! No. Ruszamy na niego! No ale chodziło mi tak na niego w krzew. Powtórzmy to jeszcze raz. Mogę sobie zostawić te skrzynki na później. No niedobrze, niedobrze. Po raz kolejny mnie, kurde, zestrzelili. Ach, dobra, spróbujemy jeszcze raz, ostatni raz w tym odcineczku, w tym spotkaniu. Wiecie co, inaczej, mam innego pomysłu. Opuszczam wieżyczkę. Inaczej to załatwimy. Do widzenia. Do widzenia, jebopy. Jest. Chodźcie do tatusia. Chodźcie tu wszyscy, chodźcie tu wszyscy. Rozdaję kulki za darmo. Dzisiaj w promocji, za darmo wydaję. Druga kulka gratis. O, w mordę. Było naprawdę gorąco. No tak całkowicie bez mózgi to one nie są. Ktoś tam jeszcze siedzi w kamieniu.
Jeszcze gdzieś tam ktoś jest. Aniu, nie gadaj teraz do mnie, bo mnie rozpraszasz. Czemu on wstaje? Tu się schowali. No come on! Come on! Wymiana ognia! No gdzie się schował? Znajdź Kamillę. A więc widzicie, czasami warto przemyśleć sytuację, schować się gdzieś i walić się z ukrycia, niż po prostu jechać na pałę i walić we wszystko, co się rusza. Także czasami strategię trzeba obrać w taki sposób, żeby nie ginąć raz po raz. A! Gdzie? Co? Jak? Po co? Ja byłem grzeczny! Widzieliście? Jak mnie zaatakował? Musimy iść tam w górę. Dobra, będziemy kończyć już ten odcineczek. Na górze jest ich więcej. Dobrze, moi drodzy widzowie. Ja na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, kończę to spotkanie. Bo ten odcineczek już trochę trwa, widzę. Także tak mniej więcej kreuje się Quantum of Solace. Jeżeli wam się spodobała, jeżeli seria wam się spodobała, seria, to znaczy to nie jest seria, tylko to są gameplaye. Ja będą jeszcze dwa odcinki, przewiduję jeszcze dwa odcinki z tej gry. Jeżeli wam się podobało, łapkujcie, piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej grze. Czy warto się nim zainteresować, czy nie. No i w ogóle czekam na wasze opinie i komentarze. Dobra, w takim razie ja wam dzisiaj już mówię, do zobaczenia, do następnego odcineczka. Cześć, cześć, trzymajcie się. Do widzenia.